Łukasz, nie wiem w sumie jak zacząć. Czy mam to po prostu nazwać od razu na samym początku Budził Show? I nie bądź skromny. To nie jest pytanie, ja to po prostu tak zaczynam z tobą rozmawiać, bo dzisiaj można powiedzieć, że jesteś bohaterem tego meczu. Bohaterem jest cała drużyna. Ten awans to jest zasługa każdego zawodnika, który był na boisku, który był na ławce i który został w domu. Codziennie rywalizujemy o to, żeby grać. Miejsc jest tylko 11. Dzisiaj tą 11 udało nam się zagrać skutecznie z tyłu, skutecznie z przodu. Wygraliśmy pierwszy mecz w sezonie. Mamy chwilę czasu, żeby pocieszyć się z tego, ale też już w głowie musimy mieć z tyłu mecz z Górnikiem Zabrze w niedzielę. Strzelacie pierwsi bramkę i tak naprawdę to też dużo w tym meczu jakby pomogło, nie? Natomiast później graliście bardzo inteligentnie, bo w końcu to, na co zawsze czekaliśmy, żeby utrzymać ten wynik i wyście to dzisiaj zrobili. Dobrze było z przodu, czy dobrze było z tyłu? Dobrze było z przodu i dobrze było z tyłu. Zawsze bramka strzelona ustawia w jakimś stopniu mecz, pozwala zagrać troszeczkę bardziej z kontrataku, czy poczekać na to, co przeciwnik chce zrobić. Wykorzystaliśmy to dzisiaj bez skrupułów, nieważne jakimi środkami. Przeszliśmy do kolejnej rundy i to się dzisiaj tylko liczyło i bardzo się z tego cieszę. A teraz was czeka tak naprawdę pewnie z 5 godzin, może 5,5 jazdy i co będziecie robić? Chociaż już jest późna pora, to pewnie pójdziecie spać. No ja, tak jak koniec meczu był, to już zazwyczaj gdzieś tam śpię po tej 22, więc postaram się zasnąć w autokarze. Nie jest to proste, bo raz, że no nie jest najwygodniej, a dwa, że no, na pewno jeszcze w człowieku siedzą te emocje po meczu, ta adrenalina. No i zobaczymy, musimy patrzeć już na to, żeby jak najszybciej się zregenerować i dobrze się przygotować do niedzielnego meczu z Górnikiem Zabrze. Okej, dzięki. Dziękuję.